Kropkę! Otwieram. Mam nadzieję, że dobrze trafiłem. Panna Collins. Noclegi, nieprawdaż? Oczywiście, dobrze pan trafił. W ogóle lepiej trafić nie można. Jak to mówią, strzał w dziesiątkę. Znowu nie mają miejsca w hotelu, co? W hotelu? Przysłał pana Baxter, portier Wiktor. Nie, skąd? Wcale tam nie byłem. Ja nie cierpię tych zapluskwionych but. Kazałem temu pajacowi zawieźć się do jakiegoś przyzwoitego pensjonatu. Proszę, na górę. Pajacem nazywa pan taksówkarza, tak? Prawdziwy pajac. Powiedziałem, żeby powoził kucykami. Macie tu chyba jakieś mole, jakieś korso spacerowe czy coś w tym rodzaju. Ależ proszę pana, przecież już po sezonie. Proszę to tu. Któż by tam jeździł kucykami? No to niechby sobie kupił małpę. I siedział. Po ratusz. Albo papugę, co ciągnie los. Może by mu wyciągnęła jakiś szczęśliwy fan. Zdenerwował mnie ten bydlak. No i już szlak traf. Nic mnie tak nie denerwuje, jak faceci, którzy nie potrafią prowadzić sobą. A podobno nie wolno mi się denerwować. Mi lepiej. Zmachałem się trochę po tych schodach. Dawno nie chodziłem po schodach, które się nie rusza. A wie pan, myślałem kiedyś o zainstalowaniu tu windy. Chyba nie mówi pani tego poważnie. Dlaczego nie? Czy pan myśli, że mnie te schody nie męczą? Dziennie wspinam się po nich kilkanaście razy. No powiedzmy 10 razy. Rocznie więc skromnie licząc 3000 razy. Pomnóżmy to przez 10 stóp różnicy poziomu, dostajemy 30 tysięcy stóp. Góra na 30 tysięcy stóp, najwyższy szczyt na świecie. Wyższy od Mount Everest. Bo Mount Everest ma tylko 29 028 stóp. Obliczenie o tyle precyzyjne, że mieszkamy na poziomie morza. Co? Tak, ale nic z tego, windy pani tu nie zainstaluje. Dlaczego nie? No jak to dlaczego? Musi pani mieć... kabinę, no, maszyneria. Gdzie pani to zainstaluje na dachu? Ależ proszę pana, są różne systemy. Na przykład hydrauliczny słup, który wypycha windę z piwnicy w górę. Mógłbym się umyć? Ależ tak, tak, naturalnie. Łazienka jest tu. Jeśli chce pan mieć ciepłą wodę, potrzebne są drobne. Rozumiem. Proszę, niech pani rozmieni, a niestety nie mam drobnych. Ależ nie. Ależ tak naturalnie. Dziękuję pani. A może napiłby się pan herbaty? Chętnie. I parę sandwiczy, jeśli można. Ależ naturalnie, pani. Przepraszam, nie zapytałam, co wpisać do książki meldunkowej? Mike Spilly. Komiwojażer. Stały adres Sheffield. Poczta główna, Post Restant. Dziękuję panu, panie Spilly. Thank you.
tam. Co się stało, miłość boska? Tam. Co tam? Ona tam znowu. Co tam? O Boże! Że nic nie ma. Ale była stała tam. Kto ona, miłość boską? Już drugi raz w tym tygodniu. I zawsze tak samo w tej żałobie. I ten jej gest jak... Proszę siadać. Robiłam tyle hałasu, pan zmęczony. Szukał pan cichego noclegu, a tu taka historia. Ale widzi pan, ja bardzo kochałam moją mamusię. A teraz zaczynam się jej bać. Boję się jej! Panicznie się jej boję! Czego tu się bać? Do prawdy, no. Nie ma czego. Niech pani się uspokoi. Ona umarła pół roku temu. Płakałam 4 dni bez przerwy. Chciałam też umrzeć. Zagłodzić się na śmierć, otruć gazem. Chciałam być tam, gdzie ona. Co bym dała, żeby ona wróciła do mnie choć na jeden dzień? Na jedną chwilę. Modliłam się o to, błagałam ją, wróć, przyjdź, pokaż się chociaż na sekundę. A teraz, kiedy przychodzi, boję się jej. Nie chcę jej widzieć! O Boże. Poważnie pani mówi. Przychodzi tu? Po śmierci? Przychodzi. I co? Jak wygląda? Czy już? Tak. Prawie. To znaczy jest bardzo blada. Biała, straszna. Tylko oczy płoną jej pod welonem. A dłonią w czarnej rękawiczce kiwa do mnie. O tak. Jakby mnie wzywała tam. Boże, naprawdę, takie rzeczy się zdarzają, ja nigdy... O, ja też nigdy nie wierzyłam w takie rzeczy. Śmiałam się z nich, nazywałam zabobonem, ciemnotą. I gdybyż to tylko raz mi się przydarzyło, ale to już powtórzyło się tyle razy. Kilka razy? Chyba 10 razy. Nie, dziś to już 11 raz. O, Rany Boskie, 11 razy. Najpierw myślałam, że to złudzenie. Drugi raz zaniepokoiłam się. Potem powiedziałam, do 3 razy sztuka. Później, że 5 i skończy się. Ale kiedy ukazała się po raz 6, myślę sobie, 7. Magiczna cyfra i będzie spokój. No tak, to jest logiczne, że to musi mieć coś wspólnego z magią. Ja tak myślałam. Ale kiedy ukazała się po raz 10, myślę sobie, w porządku. To idzie w systemie 10, a tu masz 11. A może oni lecą systemem brytyjskim, 12-kowym? Przecież oni tam w końcu nie musieli się przestawić, co? To moja jedyna nadzieja. No ja nie wiem, jak ja to wytrzymam, jak ja wytrzymam ten 12 raz. Pan Boski, wie pani, jak mnie wzięło. No, to taki strachliwy, to ja znowu nie jestem. Było się tu i ówdzie, różne rzeczy się robiło, różne widziało, ale na takie te nadprzyrodzone to ja jestem słaby. Serce mi tak wali, jak chciał mi z gardła wyskoczyć. A nie ma pani czegoś mocniejszego? Ależ fantastyczne śledzie tu macie. No, w życiu nie jadłem takich śledzi, a może to niezdrowo tak przed nocą, co? Przeciwnie, śledzie są lekko strawne. Proszę, niech pan jeszcze weźmie. Dziękuję. No. To byłaby przesada. No, może jednak. A nie za słony? A nie. A muszą być słone. Napiłbym się jeszcze jednego, ale... Boję się trochę o to moje serce. Może ten doktor rzeczywiście ma rację, chociaż zdziera skórę. Ależ jeden nie zaszkodzi. Ale i pani, na odwagę. Już mi przeszło.
Nagle przestałam się bać. Gdyby teraz przyszła, mogłabym z nią nawet porozmawiać. A ja bym się o to nie zabijał. Ona była bardzo sympatyczna. Na pewno by się panu spodobała. Wszyscy ją bardzo lubili, chociaż mówili, że ona jest trochę szurnięta. Ale wie pan, jacy są ludzie, gdyby im wierzyć. Niektórzy wmawiali mi, że ona była moją ciotką, a nie matką. Jak to? Ona miała siostrę, bliźniaczkę, identyczną. Podobno były nie do odróżnienia. I tamta jej siostra zginęła w czasie wojny, bomba ją zabiła. Więc niektórzy twierdzili, że to zginęła moja matka, a ciotka potem zaczęła udawać, że jest moją matką, żeby mnie wychować bez kompleksów. A pani by się nie domyśliła, czy to jest matka, czy ciotka? Cóż ja? Ja wtedy miałam 2 lata i nic nie pamiętam. Można byłoby mi wmówić wszystko. Ale ja nie sądzę, żeby to była prawda. Głupia plotka i tyle. Mama zresztą wytłumaczyła mi, skąd się ona wzięła. Było zupełnie na odwrót. To moja matka zaczęła udawać ciotkę po jej śmierci. A nic nie rozumiem. To bardzo proste. Po śmierci ciotki mama oświadczyła w komitecie opiekuńczym, że ja zostałam sierotą. I od razu zaczęły napływać paczki, podarunki, pieniądze. Pamiętam, że mieliśmy w domu 118 rakiet tenisowych. 35 nożyc do strzyżenia żywopłotu. 5 walców do trawnicy. Skąd to wszystko? Jak ludzi ruszy sumienie, to oddadzą wszystko do ostatniej piłki golfowej. Paczki przychodziły jeszcze parę lat po wojnie. Może jeszcze herbaty? A nie. No. Nie, dziękuję. Przecież ja powinienem już pójść spać. Ja panią właściwie z łóżka wyciągnąłem. Mm-hmm. Oho. Już 11:30. Zatrzymałam pana. Przepraszam, pan zmęczony. I jeszcze raz proszę mi wybaczyć tamto. Miejmy nadzieję, że to się już nie powtórzy. Miejmy nadzieję. Panno Collins, czy mógłbym prosić panią o obudzenie mnie o godzinie 8 rano? Na śniadanie jadam jajka na bekonie, tosty i drzem. Kawa czy herbata? Kawa. Dobranoc pani, panno Collins. Dobranoc panu. Przepraszam panią. Przepraszam. Jeszcze jedno pytanie i jeżeli panią to nie urazi, a tatuś nigdy się nie zorientował, że czy to była matka, czy ciotka. A skąd pan wie, czy tatuś żył jeszcze wtedy? A bo ja widziałem tam w pokoju zdjęcie tatusia w mundurze z krzyżem zwycięstwa, więc pewnie przeżył wojnę. Tak. Słusznie pan rozumuje. Rzeczywiście przeżył. Ale nie wypowiedział się na ten temat. Po prostu nie mógł. Stracił mowę po sforsowaniu wału atlantyckiego i już nigdy jej nie odzyskał. Jedyne słowa, jakie wyrzekł po wojnie, to te, które powiedział umierając w rowie przydrożnym do mleczarza, który go potrącił swoją ciężarówką. Lepiej by było, Dick, gdybyś to ty doił wasze krowy, a twoja stara woziła to przeklęte mleko. Wspaniały facet, ale mu powiedział, no czuję, żebyśmy się zaprzyjaźnili. Mówię pani, jak ja nienawidzę facetów, którzy nie potrafią prowadzić samochodu, ja bym ich tak. Dobranoc, panno Collins. Niech się pan dobrze wyśpi, panie Spilny. Thank you.
Ostateczną opinię rzecz jasna napiszę po sekcji, ale wszystko wskazuje na udar serca. Jak pan do mnie zadzwoni po południu. Do widzenia, ha. Dziękuję, doktorze. Znowu zawał serca. No, niech pan nie zapomina, że to choroba drugiej połowy XX wieku. I nas to czeka, jeśli nie rzucimy w diable tej przeklętej pracy. Pozwoli pani panno Collins, że zadam jej jeszcze kilka pytań. Czy też wolałaby pani, żeby to odłożyć na potem? Ależ nie, panie inspektorze. Proszę bardzo, mogę teraz. Proszę, niech pan siada. Proszę. Tak więc skończyliśmy na tym, że pani gość uskarżał się wczoraj na dolegliwości sercowe, tak? Bardzo, bardzo narzekał. Mówił, że się leczy, zażywał jakieś pigułki. Bardzo zmęczył się wchodząc po schodach. O jakie licho włóczył się w nocy po tych schodach? No co go skłoniło, żeby iść w nocy do kuchni? Nie mam pojęcia, sama się zastanawiam. A ta rozbita szklanka, czy nie mógł po nią przyjść do kuchni? Nie, to jest szklanka z jego pokoju. On chyba przyszedł z nią na dół. Po co? To w karafce nie było wody? Niemożliwe. Zawsze pamiętam, żeby goście mieli wodę na noc. Zresztą woda chyba jest jeszcze w karafce. Może mu nie smakowała i chciał świeżej. No, mógł ją znaleźć bliżej, w łazience. No to może szukał czegoś innego. No, Coca-Coli, piwa. Być może, że był z tych, co lubią buszować w nocy po lodówkach, ale ja nie trzymam nigdy w domu piwa. Panie inspektorze? No? To miał w kieszeni marynarki. Kardiafen. Chyba coś na serce. A to pod poduszką. O, to ciekawsze. Sierżancie Glikson, zadzwońcie na komendę, niech zdejmą odciski z denata. Niech sprawdzą jego personalia w centralnej kartotece. Nie podoba mi się to wszystko. Aha, tak jest. Panno Collins, czy pani Collins jest w domu? Ależ tak, tak, naturalnie poprosić. No, jeśli to nie sprawi kłopotu. Czy mogłabyś zejść na chwilę, kochanie? Pan inspektor chciał z tobą pomówić. Już idę, Cynthio. Dzień dobry panu, panie Hunt. Dzień dobry. Że też to znowu musiało się nam przytrafić. No właśnie, droga pani, niezmiernie mi przykro. Przykro? Niech pan nie buja, Hunt. Pan pęka z radości, że coś się przytrafiło w tej dziurze, co może uzasadnić wysoką pensję, którą płaci panu rząd z podziwu godną lekkomyślnością. Przykro to może być nam, panie Hunt. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Ogromnie panią współczuję. Ale co nam po współczuciu, panie Hunt? Kto nam zwróci nasze straty? Pan wie, że jak wtedy tamtego też szlak trafił w naszym łóżku, to trzeba było spuszczać trumnę na linach przez okno, bo nie potrafili jej znieść po schodach. Wybita szyba, 16 szylingów, zdeptane klomby pod oknem, 1,5 funta, syrop na uspokojenie razem z receptą doktora Iwansa, gwineja i 3 szylingi razem 3,5 funta. Kosztowała mnie zachcianka jakiegoś tam pana Browna czy Smitha, jak on się nazywał, Cynthi, który nie liczy się z niczym, tylko wsiada w pociąg w tym swoim śmierdzącym Londynie czy Birminghamie i wali do naszego małego Bexhill, żeby to sobie wygodnie wyzionąć ducha. Cóż to za ludzie dzisiaj? Co to się dzieje w tych wielkich miastach? Ludzie tam nawet umierać się boją. Nazywał się Roberts, mamo.
A niech będzie Roberts. No rzeczywiście, madam. To godne ubolewania. No dobra, dobra. Chciał mnie pan wyspowiadać, panie Hunt. Słucham. Gdzież bym śmiał, madam. Chciałam panu tylko zapytać, czy pani zdaniem ten Mike Spilly wyglądał na człowieka ciężko chorego? Jak ja go zobaczyłam, panie Hunt, to wyglądał na bardzo ciężko chorego. Na beznadziejnie, nieuleczalnie chorego. Był w agonii. I w takim stanie wczoraj tu przybył? A diabli wiedzą, jak się wczoraj czuł. Chyba jednak nie tak źle, skoro zdołał przywlec się aż tutaj. Mama już spała, kiedy pan Spilly przyjechał. Zobaczyła go nad ranem wtedy, kiedy wpiera. Było już po wszystkim. Chyba wiele nie straciłam, że nie miałam okazji poznać go bliżej, co Cynthia? Był całkiem sympatyczny. Przepraszam, a która z pań odkryła pierwsza Denata? Już panu mówiłam, że obie zbudziłyśmy się, gdy runął. I obie wybiegłyśmy ze swoich pokoi na górze. No i ja zeszłam pierwsza, a mama czekała przy schodach. Ale nie, niedługo. Zeszłam właśnie, kiedy Cynthia pochylała się nad tym panem i mówiła... Co pan wyprawia, panie Spilly? Myślałam, że chce nam spłatać jakiegoś figla, albo że się łupił. Panie inspektorze, jest odpowiedź z centralnej kartoteki. Mike Spilly, w rzeczywistości Mario Siracusa, znany także jako Mickey Snake. Wielokrotnie karany za włamania, oszustwa ubezpieczeniowe, kradzieże i przemyt. Pół roku temu zwolniony warunkowo z więzienia w Dartmoor. Ostatni wyrok 10 lat, siedział 7. System dziesiętny i magiczna siódemka. Słucham? Nie. Ostatnio na liście Interpolu podejrzany o przemyt narkotyków do Francji. A to, to są jego walizki. No. To jasne. Trawka. Trawka. Tak, tak nazywamy narkotyki. To marihuana. Marihuana? Prawdziwa? Można. Proszę. Pokaż. Czy mogłabym zapalić? Ani mi się wasz, od rzemyczka do koniczka. Niech pan jej to zabierze, inspektorze. Tylko raz się zaciągnę. Panno Collins, no niezmiernie mi przykro, ale naraziłaby mnie pani na duże kłopoty. No, ten papieros jest dowodem rzeczowym i jako taki podlega określonym przepisom. No, w imieniu prawa ja proszę o zwrot dowodu rzeczowego. Tylko jeden mały sztach. Sierżancie Grigson, przejmijcie dowód rzeczowy. Precz z łapami się patrzu. Czyńcie swoją powinność, Grigson. Uprzedzam, że znam konstytucję. Panno Collins. Macie, macie, udławcie się. Wielkie rzeczy można kupić u Larego. O, panno Collins, myśmy tego nie słyszeli, co pani powiedziała przed chwilą. Chyba, że chce pani złożyć jakieś oficjalne zeznanie. Nie, nie chcę, rozmowy nie było. I słusznie. A w tej, co jest? To samo. Co jeszcze znaleźli się? Chyba już nic ciekawego. Znaczy, rzeczy osobiste, przybory toaletowe. Pieniędzy nie miał prawie wcale, w kieszeni kamizelki było 5 szylingów. No proszę. Facet bez grosza wynajmuje pokój. Ładnie byśmy wyglądały. Co ja mówię, już ładnie wyglądamy. Liczyłam, że z jego pieniędzy potrąci się nam za nocleg. No wieczorem, jak chciał się wykąpać, mówił, że nie ma drobnych na gaz. Drogie panie, ten facet miał przy sobie, lekko licząc, 5000 funtów. Jak? Kto i... Co pan chce przez to powiedzieć? Nic ponad to, co powiedziałem, no...
5000 funtów, skromnie licząc. A zapewne panie dziwią się, skąd znam ceny takiego towaru. Księża czytają pornografię, żeby poznać bezmiar grzechu, a my studiujemy notowania czarnego rynku. Twierdzi pan, że te dwie walizki można sprzedać za 5000 funtów? O, hurtem, pośrednikowi. W detalu można wyciągnąć 12 000 funtów. 12 000 funtów sterlingu. Tak jest, panno Collins. No teraz pani rozumie, dlaczego ten facet mógł wyruszać w drogę, mając kieszące kamizelki i 5 szylingów. No zapewne chciał tutaj opylić ten towar. Czekał, był z kimś umówiony, może właśnie na dziś. Francja, panie inspektorze. Co Francja? Francja. Podejrzany o przemyty do Francji. No tak. Czekał tu na jakiś kuter albo jacht tych żabojadów. Sierżancie Grigson, jedziemy na komendę. Musimy zastawić sidła na tych ptaszków. Bierz to. Jeszcze raz, ogromne panie, niezmiernie mi przykro z powodu tego incydentu. Postaramy się, żeby ta sprawa nie dostała się na języki naszych plotkarzy. No, zawsze to nieprzyjemnie. A ja proszę, ze swojej strony, gdyby ktoś tutaj dopytywał się albo zgłaszał się w sprawie tego Spilego, to proszę o natychmiastowe powiadomienie nas, dobrze? Madam? Panno Collins? Sierżant? Cała mokra. Jak powiedział, że facet miał 5000 funtów, myślałam, że zemdleje. Przecież rzeczywiście tyle było w neseserze, nie licząc tego, co miał po kieszeniach. Idiotka. Mało mnie szlak nie trafił, jak się dowiedziałam, ile warte były te papierosy. 12 000 funtów przeleciało nam koło nosa. Tak. Ciekawa jestem, kto by to od nas kupił. Chyba sprzedawałaby się na peronie. Kto by kupił? Choćby Larry. Rzeczywiście już pędzi, już nogi łamie w pośpiechu, żeby kupować od nas marihuanę. A ja ci mówię, żeby kupił. Poszłabym do niego i powiedziała. Larry, kupowałam od ciebie pety po 5 szylingów sztuka, teraz ja je mam dla ciebie po 3. Weź je ode mnie, Larry, nie rób mi kłopotu. Żyj, Larry, dobrze, żyj i daj żyć innym. No i co, nie kupiłby? Naiwna jesteś jak dziecko. Ty wiesz, co to za dżungla? To siatka międzynarodowych gangsterów. Dla nich sprzątnąć kogoś to fraszka. Gdzie nam do nich? Och, Larry, dałby ci takiego kopa, żebyś umarła z głodu w powietrzu. Cynthia, jak ty się wyrażasz? Kopa? W powietrzu? Co to za język? Co to za styl? Wypraszam sobie takie słownictwo w moim domu. Twój ojciec był kapitanem Królewskich Sił Zbrojnych, odznaczony Krzyżem Zwycięstwa. Zginął w rowie, bo zalany jeździł na rowerze. Milcz! Głupia jesteś. O mało nas nie sypnęłaś przed tym inspektorem. Po co te porozumiewawcze spojrzenia? Dobrze, że z tego wybrnęłam. Teraz jesteś przytomna, ale obszukać ubrania nie umiałaś. 5 szylingów piechotą nie chodzi. Och, Cynthia, Cynthia. Całe szczęście, że ja tych pieniędzy nie znalazłam. Ta twoja zachłanność może nas zgubić. Przecież taki inspektor mógł zacząć coś podejrzewać, jak zobaczył, że facet bez grosza. Dobrze, że ci nie pozwoliłam zabrać zegarka. I tak dobrze wyszło. To, że nie miał pieniędzy, nasunęło inspektorowi myśl, że przyjechał sprzedać tu towar. A kto wie, czy to nieprawda? Może miał się tu z kimś spotkać? Może jeszcze ktoś się zgłosi? Nie daj Boże. Wolałabym już zapomnieć o panu Spilli, o tych narkotykach, interesach. Przydałoby się trochę spokoju w tym domu. O, już ja cię znam. Wystarczy, że parę tygodni nic się nie dzieje. Zaraz zaczynasz się nudzić. Już byś chciała, żeby przyjechał jakiś gość, no oczywiście taki, jak to się mówi, nafaszerowany. Że mamo, nafaszerować można gościa kulami. O tak, ta, już jest nafaszerowany. Jak ma forsę, to się mówi nadziany, rozumiesz? Nadziany. Ach, wszystko jedno.
co myśmy się wpędziły. To wszystko przez tę przeklętą telewizję. Przez 150 lat byłyśmy najporządniejszą rodziną w hrabstwie. Twój pradziadek był pastorem. Dziadek miał aptekę przy głównej ulicy. Ciotki śpiewały w chórze parafii świętego Jakuba. Ba, ja sama dawałam lekcję francuskiego i co się z nami stało? Miał rację twój świętej pamięci ojciec, który zawsze mówił, że całe zepsucie to wina artystów. I książek, obrazów, filmów. Znam to na pamięć. Zaraz mi powiesz, że najlepszym lekarstwem na wszystko jest 10 przysiadów, 20 padni powstań i czołganie się wzdłuż dziedzińca koszar. Nie bądź bezczelna. Sama mówiłaś, że współczesny świat odarł ciebie ze wszystkich złudzeń. Póki chodziłyśmy do parafialnego kina, póki prenumerowałyśmy niedzielnego gońca, póki należałyśmy do Miejskiego Komitetu Obrony Godności Ludzkiej, wszystko było w porządku. Tak, tak. Chwasty w ogródku nie wysiewały się, kanarek śpiewał, a rybki nie zdychały. A żebyś wiedziała, ledwo kupiłaś tę przeklętą skrzynkę, zaczęło się. Czy ja przedtem znałam takie słowa jak seks, frustracja, narkotyki, naruszenie równowagi środowiska naturalnego? Oni nam naruszyli naszą równowagę. Pchnęli nas tam i nazad, jak jakieś idiotyczne wahadło jakiegoś idiotycznego zegara. No już, mamo, ty mylisz skutki z przyczynami. Nie powiesz mi, że niewiedza uratuje ludzkość. A ty powiesz, że wiedza uratuje. Wiesz na przykład, że roztwór sody kaustycznej rozpuszcza ciało i kości. I co? Daj mi nagle. Następnego rozpuścimy w wannie. A co z wyrzutami sumienia? Co z naszymi duszami? Skoro nauka zaprzecza istnieniu piekła i my się już piekła nie boimy, nigdy się bać nie będziemy. Istnieją jeszcze więzienia, mamo. Ach, nie o to chodzi, ty mnie nie rozumiesz. Nasz problem polega na tym, że utraciłyśmy nasze dziewictwo duchowe. Że już nigdy nie będziemy takimi, jakimiśmy były. Czy możemy być znowu cnotliwe, dobroduszne, bogobojne, naiwne? Nigdy. Nuda, bzdura, nonsens. Kobieta, która była portową dziwką, nie zazna już nigdy rozkoszy w ramionach legalnego męża. Chociażby ślub brali u świętego Jakuba. Twoje obrazowe porównania przyprawiają mi o migrenę. Głowa mi pęka. To palnij sobie kielicha. Masz rację, mamo, należy mi się. I przynieś mi także. Tylko poskąp wody, kochanie. Tak, tak, Hunt, to bardzo ciekawa sprawa. Dwóch facetów korkuje na zawał, jeden na udar mózgu, czterech ginie bez wieści, a wszyscy nocowali w willi Lotus, a pan nie wyciąga z tego żadnych wniosków? Właśnie wyciągam, panie komisarzu. No skoro złożyłem panu raport w tej sprawie. Raport. Raport. A gdzie działanie? Dlaczego pan nie przeprowadził śledztwa? Nie zarządził rewizji w Lotusie, nie aresztował podejrzanych? Nie mam do tego żadnych podstaw, panie komisarzu. No, nie mogę nikogo podejrzewać bez uzasadnienia. Tych trzech dżentelmenów umarło śmiercią naturalną. Mam na to oświadczenie lekarza sądowego. A tamtych czterech wyjechało z naszego Bexhill. Kasjer twierdzi, że sprzedawał im bilety. Tak, Hunt. Ale za każdym razem znajdowano ich ubrania i bagaż w toalecie pociągu relacji Bexhill-Hastings. Tylko ich ubrania i bagaż. A gdzież te golasy? To rzeczywiście niewyjaśniona zagadka. Nie, Hunt. Nie ma niewyjaśnionych zagadek. Wystarczy poczytać historię kryminalistyki. Czytał pan to kiedy? Niekiedy czytywałem, ale... Zdaje się, że oni to drukują zbyt drobnym drukiem, Hunt, co? Mam tylko minus 3, panie komisarzu. Nie chciałam pana dotknąć, Hunt. Ale musi pan jednak przyznać, że zdarzają się sprawy, które nas przerastają. No, trudno wam się dziwić, skoro życie w tym waszym Bexhill upływa wam na wlepianiu mandatów za nieposprzątane podwórka albo za używanie motorków na wodach zatoki. No tak, tak, Hunt. Sprawa dojrzała do skierowania na nią najwyższej uwagi. Ma pan fotografię tych kobiet? No. Tak jest. Tak jest, panie komisarzu. To matka, a to córka, tak? Tak. Tak jest. I
trzech facetów wykorkowało nagle u nich w domu. Chyba nie trafił ich szlak na widok tych bab. Skądże, panie komisarzu, to bardzo miłe damy. Bardzo porządny dom. Tych trzech biedaków chorowało już przedtem. No, nadciśnienie, choroby wieńcowe. Zdjęcia aktualne? Tak jest. Kto fotografował? Rapaport. Fotoreporter naszej gazety z okazji ostatniego wypadku. A niech mu pan powie, żeby zmienił zawód. Cóż to za knoty! Czym on pracuje? Pan jakimś japońskim gruchotem. To pewien jeden z tych osób, którzy uważają, że Azjaci mają zręczne paluszki. Obiektywy z Japonii, tranzystory z Malazji, bateryjki z Tajwanu, a my pewnie mamy siać herbatę, co? Banda oszustów! Rapaport ma niemiecki aparat. Wszystko jedno, i tak nie umie fotografować! Nic mnie tak nie denerwuje, jak faceci, którzy nie umieją fotografować, żeby go szlak trafił! Przepraszam. Muszę się uspokoić. Postanowiłem zająć się osobiście sprawą Lutusa i osobiście przeprowadzić śledztwo. Oczywiście zachowując ścisłe incognito. Pan komisarz sam? Tak. Sam. Przyjadę do was w najbliższych dniach i zamieszkam w Lutusie. A nie mi który bałwan spróbuje zasalutować na dworcu. Dostanie tydzień paki. Tak jest, panie komisarzu. Wydam odpowiednie rozkazy. Chciałbym u pani zanocować, panno Collins. Aha, wszak mam przyjemność z panną Collins, nieprawdaż? Proszę bardzo. Proszę. Taksówkarz, pan powiedział, jak się nazywam? Tak, właśnie. Taksówkarz mi powiedział, okropny gaduła. Przepraszam, że umyślnie wiózł mnie okrężną drogą, żeby się nagadać. Proszę bardzo. Ile pan zapłacił ze stacji? 6 szylingów. Można pana na 2 szylingi. Pewnie jechaliście wzdłuż wybrzeża. Bardzo możliwe. Strasznie ciągnęło z lewego okna. Inna rzecz, że miał zepsutą szybę. To tu, proszę. Niech się pan rozgości, panie... J.J. Smith. Jonathan Smith. Jestem agentem ubezpieczeniowym, przyjechałem w interesach. Bardzo mi miło, panie J.J. Smith. Czy mogę mówić tylko J.J. Smith? To trudno zapamiętać. Tak, tak, naturalnie, naturalnie, madam. Tu jest łazienka. Jeśli kąpie się pan w gorącej wodzie, potrzebne są drobne do automatu gazowego. Tak, tak, naturalnie, naturalnie, madam. Czy ma pan jakieś specjalne życzenia? Zatem życzę panu dobrej nocy, panie J.J. Drobne! A! Zdaje się, że mam. Tak, mam szylinga. Ćwierć wanny. Aha. Nocleg kosztuje 2,5 funta. Śniadanie dodatkowe 10 szylingów. Dlaczego tak drogo? To jest... dlaczego tak umiarkowanie? Cennik miejski. Można sprawdzić. A nie, 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 nie. Włażę do wanny, marzyłem o kąpieli. O, już tu.
O, zajęte? Nie, proszę bardzo. I radziłabym ewentualnie zdjąć płaszcz. Tak, tak. Naturalnie, naturalnie. Na pani naturalną i rację. I na ten zupełną rację. Gdyby pan nachlapał, gąbka tak? Jest pod wanną. Pod wanną? Pod wanną to jest gąbka. A, gdybym nachlapał, ma pani rację. Dobranoc panu. Dziękuję uprzejmie. Przyjechał jakiś podejrzany facet. Mówi, że pracuje w ubezpieczeniach. Zgadnij, co ma w walizce? Szmal. Szmal, ale w betach. Co, papierosy z haszem? Tak. Te same, co tamten cwaniak. O cholera. A może to ten wspólnik, o którym mówił ten kretyn z policji? Bardzo możliwe, był charakteryzowany. Wąsy źle przyklejone. Okulary ze zwykłym szkłem ubrania młodszego brata. A gotówkę ma? Chyba nie, ale tych petów jest co najmniej za dychę. To jak go załatwimy? Upiorem w kuchni czy prądem przy koleniu? Och, nie wiem, to jeszcze niesprawdzone. Co z tego, że świnia padła na pół ogolona? Czytałam, że zwierzęta zabija już 50 voltów. A propos, jadłaś kiedy taką delikatną golonkę? Oj, było chyba za mało pieprzu. Mówiłam ci, że trzeba było zapeklować. Miałaś mi przynieść przepis od pani Taylor. Nie będę chodziła do tej wiedźmy. Więc upiór, tak? To jeszcze niesprawdzone. Muszę wybadać tego faceta, on coś podejrzewa. Pewnie się boi policji. Bardzo możliwe, tacy trzęsą portkami przed policją, aż dziwne, że bierze się za taki niebezpieczny biznes. Mówię ci, typ cykorianta. Cyko co? Cykorianta, tchórza. Oj, masz zaległości. Leż cicho, ja się zorientuję. A wyprasowałaś mi welon? Czy to ważne? Myślisz, że zauważy, że nie wyprasowano? A czy ja dla niego chcę się stroić? Po prostu chodzi o moje samopoczucie. Na litość boską, nigdy w to nie wierzyłem. Czy to możliwe? A jednak, proszę pana, i to już po raz szósty. Po raz szósty? Wie pani, zawsze uważałem się za człowieka odważnego, a jednak serce trzepoce mi jak piskle. Bardzo pana przepraszam, że naraziłam na zdenerwowanie. Nie potrafiłam się opanować. Mam nadzieję, że nie zaszkodzi to pańskiemu zdrowiu. O nie, 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 nie. Zaraz zażyję proszek. Trochę ostatnio rzeczywiście dolega mi serce. Ale to przecież... nic nadzwyczajnego. Banalny aneuryzm. Tak. Dzisiaj to niestety normalne. Niech pan usiądzie. Więc sądzi pani, że to była rzeczywiście zjawa? Tak. Na pewno. Widziałam ją tak dokładnie jak pana w tej chwili. Była tak samo ubrana, jak ją pochowaliśmy. Welon zakrywał jej twarz, a mimo to widać było tę przeraźliwą bladość i oczy. Czarne, gorące oczy. A powiedziała pani, pochowaliśmy.
Czy więc był to ktoś niedawno zmarły, ktoś z rodziny? Nie mówiłam pani, to moja matka. Matka pani? Nie wiedziałem, nie sądziłem, że pani jest sierotą. Dawno zmarła? Pół roku temu. Pół roku temu? Pana to dziwi? No nie, 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 nie. Dziwi mnie, że teraz się zjawia. Jeszcze, czy może dopiero? Już panu mówiłam, że to po raz szósty. Ona to robi dość systematycznie. Raz na miesiąc? Różnie. O Boże, Boże, jakie to wszystko okropne. Nie powinna się pani przejmować. To tylko nerwy. Tak. Powinna pani udać się do dobrego specjalisty. Przepiszę coś na uspokojenie i wszystko będzie dobrze. Tak. Tak, tak. Oczywiście, już wszystko w porządku. Przepraszam pana i życzę dobrej nocy. O, będzie bardzo, niezwykle dobra. Łóżko znakomite. Już sprawdzałem. A poza tym w ogóle bardzo miło u pani. Czysto, sympatycznie. I świetnie pani gotuje ten śledź. To po prostu rewelacja. I mówią, że kuchnia brytyjska jest niesmaczna. Bardzo pan miły. A swoją drogą dziwię się tej opinii o naszej kuchni. O, proszę pani, jak ktoś wygaduje takie rzeczy, od razu wiem, że mam do czynienia z Francuzem. Albo ze zboczeńcem. Dobranoc. Dobranoc. Pani Collins, przejrzałem panią na wylot. Co pan powiedział? Ja też pana przejrzałam. Wąsy się pana odklejają, panie przemytniku. Nic nie szkodzi, pani Collins. Przemytnikowi mogłoby to zaszkodzić, ale policjantowi nie zaszkodzi. Komisarz Fadler z komendy w Hastings do usług. Co? Kim pan jest? Policjantem, który rozszyfrował wasz trik, madam, i za chwilę was aresztuje. A gdzie jest pan Collins? Tu jestem, panie komisarzu. Cynthia, to blef. Nic nam nie udowodni. A w ogóle o co chodzi? Pożartować nie wolno. Żartować? Ma pani na myśli trik z upiorem? Ładny żarcik. Ile nim załatwiłyście? Ja nie wiem, o czym pan mówi. Co to za słownik załatwiłyście? Odmawiam wszelkich zeznań. Komisarzu, jeżeli rzeczywiście jest nim pan naprawdę, w imieniu prawa ostrzegam pana, że wszystko, co pan powie od tej chwili, może być użyte przeciwko panu. Jest akurat na odwrót, madam. Pani raczyła coś poplątać. Cynthia, dlaczego milczysz? To jakiś szantażysta, dzwoń na policję. Niech go nakryją z tym jego towarem. Trawka panu rośnie w walizce. Nieładnie buszować w cudzej trawie, madam. A co do policji, to nie warto się fatygować. I tak przyjdą tu o wyznaczonej godzinie. Mam tu z nimi rendezvous. No, ale jeszcze mamy trochę czasu. Możemy porozmawiać szczerze i uczciwie. Nie ma o czym szczerze i uczciwie. Możemy nieszczerze i nieuczciwie. Ja nie wiem, o co panu chodzi. Chce pan pieniędzy? Ile? Wszystkie, madam. Wszystkie pieniądze zostaną skonfiskowane. A może trzeba będzie jeszcze coś dołożyć? Może jedną główkę, a może dwie? Sąd sobie wybierze. Kłamca, 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 kłamie pan! Nikt nam nic nie udowodni! Cynthia, dlaczego słuchasz tego kłamczucha? Nie widzisz, że chce nas podejść? To już się stało, madam. I tylko teraz czekam na akt skruchy.
On ma rację, mamo, już się stało. Zachowujmy się z godnością. Z godnością? A co to takiego jest godność? A gdzie ją miałaś? Jak załatwiałyśmy tych bałwanów z walizami brudnych pieniędzy? No, nie możesz mi zarzucić, że traktowałam ich niegodnie. Na pewno miałyśmy u nich dobrą opinię. I gdyby nie pewne, nieodwracalne fakty, z pewnością zatrzymywaliby się nadal w naszym pensjonacie. Ma pani zupełną słuszność, panu Collins. Pensjonat jest istotnie bez zarzutu. Ale porozmawiajmy raczej o tych nieodwracalnych faktach. Mam cholerne pragnienie po tych śledziach. Z nim tak samo lekko poszło? Tak. Widocznie był bardzo schorowany. Zresztą od razu widać było, że byle co, a trafi go szlak. A więc pani najpierw oceniała stan zdrowia ofiary, żeby wybrać potem odpowiedni sposób, tak? Tak, i raczej się nie myliłam. A jakie były te inne sposoby i czy były stosowane? Och, niektóre. Nie były zresztą doskonałe. Prowadziłyśmy pewne eksperymenty. Jakie? Preparaty chemiczne, gaz, prąd elektryczny. Na przykład porażenie prądem przy goleniu. Chciałyśmy podłączyć specjalnie silne napięcie do kontaktu w łazience. Mama opracowała już projekt induktora. O, ma pani wykształcenie elektroniczne? Dokształcałam się wieczorami. Zresztą hołduję empirii. No, jeśli chodzi o prąd, to eksperymentowałyśmy na zwierzętach. Goląc je? Tak. Ogoliłyśmy wszystkiego pół świni. Po co od razu mówić o zwierzętach? Świnia, no tak, to się narzuca. Mówiło się też o wykorzystywaniu łazienki, wanny. Rozumie pan wiele możliwości. No zatrucie razu... spalinami, porażenie w wodzie. Problem usuwania ciała. Do tej samej wanny wsypać sody kaustycznej. Tak. Niestety, a raczej na szczęście. Właśnie, że niestety. Gdybyśmy wykazały więcej energii, nie byłoby tej rozmowy, moja droga. Dziękuję pani za szczerość. Proszę bardzo. No niech pan sam powie, jako fachowiec, czy nie byłoby o wiele więcej zabójstw, żeby nie problem ciała. Sprzątnąć kogoś to fraszka, ale jak pozbyć się trupa? O, to jest pytanie. Cyniczne, aczkolwiek poniekąd słuszne. A propos, jak to było z tymi czterema biedakami, po których została tylko garderoba i to w klozetach pociągów do Hastings? Och, to bardzo proste, panie komisarzu. Mama ukończyła w czasie wojny kurs charakteryzacji. Ha! W ramach przygotowań do ewentualnej walki dywersyjnej. No więc mama mnie za każdym razem charakteryzowała. Tak. Na pana X czy pana Y. Przebierałam się w ich ciuchy i do pociągu. Tam wchodziłam do ubikacji jako pan X, a wychodziłam jako panna Collins. Raz tylko miałam strach, bo jakiś łajdak zauważył, że do WC-tu wszedł najpierw mężczyzna, a potem wyszła kobieta. I pomyślał sobie, Bóg wie co. Mrugnął na mnie obleśnie i powiedział, żebym się z nim też zamknęła. Cóż miałam robić? Powiedziałam, że się zgadzam. Więc on poszedł pierwszy do drugiego wagonu, ma się rozumieć, tu na szczęście nie wszedł, bo myślał, że ten mężczyzna wciąż tam jeszcze jest. A ja powiedziałam, że zapukam za chwilę. Tymczasem pociąg akurat zatrzymał się i do niego zapukał konduktor, żeby mu powiedzieć, że nie wolno używać WC-tu w czasie postoju na stacji. Wybuchła awantura, z której skorzystałam i wysiadłam. No dobrze, ale w ten sposób pozbywały się panie tylko podejrzeń i ubrań. A gdzież te golasy? Tu są. Gdzie? W piwnicy. O, klasyczne. Niestety. To właśnie było w tym wszystkim wstrętne. Może pan sobie łatwo wyobrazić, dwie słabe kobiety ciągną takiego gołego grubasa do piwnicy. Przecież to ciężar, jaki nieporęczny, a potem to kopanie. Szpadle, kilo w ziemię, jak skała. Tygodniami miałyśmy bąble na rękach. Dlatego wpadłyśmy na ten pomysł z upiorem. Facet załatwiony, forsa nasza, a trupa sprząta policja. Cyniczne, aczkolwiek poniekąd genialne. Jak się dziś okazało, jednak nie bez wad. Nie ma zbrodni bez wad, droga pani. Na tym właśnie bazuje policja. Ale, skoro już znamy technologię, pora na credo ideowe. Dlaczego to panie robimy? Jak to dlaczego? Dla pieniędzy. To jasne. Ale przecież panie nie żyły w ubóstwie.
Miałyście zupełnie niezły dochód z pensjonatu, oszczędności, hipoteka. Dlaczegoście się panie zdecydowały wkroczyć na drogę zbrodni? Takie kulturalne, spokojne kobiety. O, właśnie o to chodzi. Czy można, proszę pana, w dzisiejszych czasach być spokojną, kulturalną kobietą? Kiedy na każdym kroku widzi się, słyszy, czyta, że tu kogoś porwali, tu wymusili okup, tu steroryzowali bank. Pani, dlaczego ja miałabym być gorsza? Niech i o nas coś napiszą. Bardzo proszę, nawet powieść w odcinkach. O spokojnych, kulturalnych kobietach nie ma nawet wzmianki w gazetach. A że byłyśmy podstępne, ulicowe? A co? Miałyśmy wpadać do banku z automatami, walczyć ze strażnikami sposobem karate albo uciekać sportowym Ferrari 200 mil na godzinę? Każdy pracuje jak umie. Jestem wstrząśnięty. No dobrze, ale skoro już panie wyznały mi swoje ciężkie przewiny, teraz wam jest trochę lżej na duszy. Pytam z całą nadzieją moralisty. Czy lżej? Cynthia, lżej ci? Czy ja wiem, a tobie? Muszę się zastanowić. Ja też. Jestem wstrząśnięty po raz drugi. No, mniejsza o to. Wróćmy do protokołu. Co robiły panie z uzyskanymi w tak niegodny sposób pieniędzmi? Nic. Jak to nic? No nic. Trzymałyśmy i cieszyłyśmy się. Gdzież one teraz są? Tylko mu nie mów. No! Och, to nie ma sensu. I tak znajdą. Proszę, tutaj. Na litość boską. Aż tyle tego. Niech pan jeszcze odsunie tę szufladę przed sobą. Jeden z tych był jubilerem. Czy panie przeliczyły cały ten majątek? Ogromny. W gotówce jest 628 tysięcy, a biżuterię szacujemy na cirka 350. Blisko milion. Jestem wstrząśnięty po raz trzeci. Blisko milion, właśnie. Doprawdy nie rozumiem, dlaczego te pieniądze, w końcu raczej podejrzane, bo przecież nie byli to ludzie pracy. Miałyby teraz trafić do Skarbu Państwa. Niby dlaczego teraz sąd, no w końcu poważni ludzie, miałby pomścić tamte kreatury. W tym wszystkim jest jakiś kosmiczny nonsens. Nonsens? W pewnym sensie. Panie Fadler, grajmy w otwarte karty. Podzielimy sobie to wszystko na trzy kupy. Jedną kupę wezmę ja, drugą Cynthia, a trzecią zostawimy do pańskiej dyspozycji. No powiedzmy, 300 dla pana. 300? 300 tysięcy funtów szterlingów dla pana, Fadler. Ale... No, no dobra, 50-50, nie mów mu o tym więcej. 50-50? Człowieku, to jest prawie 500 000. No, bierz się pan do roboty, no. Rozkładaj pan to wszystko na kupy. Jedna kolia dla pana, jedna dla nas, dwa sygnety dla Fadlera, dwa dla Cynthii i Laury. O, bransoletka dla chłopczyka, wisiorki dla dziewczynek. No! Papierośnica dla pana i te okolczyki dla damy. Zegarek męski. Męski. Naszyjnik chiński. A spinki młodzieńcze. Mm-hmm.
To herbaty do kitu. Arszenik. Cjanek. Chciwość ukarana. Tak wyśmiewałaś mój szacunek dla tradycji, a ja ci mówiłam, że w porządnym domu powinno być zawsze coś do herbaty na wypadek niespodziewanego gościa. No, zabierajmy się do roboty. Trzeba go sprzątnąć i przyjdzie policja. Diabli wezmą mój manikiur. 15 szylingów było. Do roboty, do roboty. Nie ma potrzeby, szanowne panie. Policja i tym razem sprzątnie ciało. Ach, panie inspektorze, co za nieszczęście! Przed chwilą właśnie ten pan umarł na udar serca. Spóźnił się pan, niestety. Bynajmniej, łaskawa pani. Wcale się nie spóźniłem. Jestem tu od godziny. Wszystko słyszałem. Czekałem tylko na odpowiedni moment. Sierżancie Grigson, do mnie. Tak jest, szefie. No, czyńcie swoją powinność, Grigson. A jednak okazałem się siepaczem, panno Collins. Sierżancie Grigson, zadzwońcie do centrali i zawiadomcie ich, że rozszyfrowałem i zlikwidowałem aferę Collins, z którą nawet komisarz Fadler nie dał sobie rady. A przy okazji powiedzcie im, że zginął na posterunku. Wszystkich obecnych proszę o uczczenie pamięci komisarza Fadlera minutą ciszy. Niech mu ziemia lekką będzie. Man, you got to move. Man, you got to move.